Szpital powiatowy w Dzierżoniowie zaprasza panów z powiatu dzierżoniowskiego na bezpłatne badania PSA i USG oraz konsultacje z lekarzem urologiem w ramach programu zdrowotnego Profilaktyka choroby nowotworowej gruczołu krokowego Wczesne wykrywanie. W programie mogą wziąć udział panowie w każdym wieku. Choroby prostaty to nie jest jednorodna grupa chorób. Najpopularniejszą taką chorobą to jest łagodny rozrost stercza i to już ta choroba dotyczy mężczyzn, którzy przekroczyli 60 rok życia w ponad 50%. Tak jak nazwa choroby, łagodny przerost stercza, sugeruje nam, że nie musimy się niczego obawiać. Jednak objawy mogą być podobne zarówno w tym łagodnym rozroście, jak i w raku gruczołu krokowego, który jest dosyć częstą przyczyną zgonów wśród wszystkich mężczyzn chorujących na choroby nowotworowe. Statystyki mówią, że to jest około 9% wszystkich zgonów, a zapadalność na raka prostaty wśród mężczyzn to jest 11% chorób nowotworowych. Częstość zachorowania na raka gruczołu krokowego znamiennie wzrasta powyżej 50 roku życia. Te badania są, no można powiedzieć, nieinwazyjne, polegają na badaniu fizykalnym, które przeprowadza lekarz specjalista urolog oraz na badaniu ultrasonograficznym. Takim podstawowym badaniem ultrasonograficznym jest to badanie wywoływane przez powłoki brzuszne, więc jest w ogóle niebolesne i nieinwazyjne. Każda osoba, która zgłosi chęć udziału w wyżej wymienionym programie zdrowotnym, otrzyma skierowanie na badanie PSA wraz z informacją o terminie badania USG i konsultacji lekarskiej. W ramach programu do listopada 2014 roku przebadanych może zostać 200 panów z naszego powiatu. Rak gruczołu krokowego może przebiegać zupełnie bezobjawowo i to jest właśnie groźne, dlatego warto do nas przyjść. A może przebiegać dokładnie tak jak łagodny rozrost stercza, czyli zaburzenia w oddawaniu moczu. To jest częste oddawanie moczu w nocy, strumień moczu może być przerywany, osłabiony, mikcja, czyli oddawanie moczu jest wydłużona. Mocz oddajemy kroplami po zakończeniu mikcji, mogą być trudności w utrzymaniu moczu, szereg właśnie takich dolegliwości, które w młodszym wieku nie występowały. Rejestracji na badania oraz konsultacje z lekarzem urologiem należy dokonać w Sekretariacie Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Cichej 1, pierwsze piętro, pokój obok poradni ginekologiczno-położniczej. Natomiast badania PSA będą wykonywane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 19.00 w laboratorium analitycznym. Wszelkich informacji dotyczących rejestracji i badań prostaty można uzyskać pod numerem telefonu 74 83 44 152.